Cześć, dzień dobry, witamy Was we vlogu świątecznym. Zabiorę Was ze sobą, będziemy zamawiać też dzisiaj ozdoby świąteczne, także pokażę Wam, na co się zdecydowałam. Mam nadzieję, że przyjdą jak najszybciej się da. Za mną jest rozwalone łóżko, więc od tego zaczniemy i przebierzemy sobie pościel na grudniowo-świąteczną, mikołajkowo-wigilijną. Oczywiście przed Wigilią zmienia pościel jeszcze raz, bo lubię w święta mieć taką świeżutką, pachnącą pościel. Także co? Zaczynamy! Wy też tak macie, że jak ściągacie materac, chcecie posprzątać pod łóżkiem, to nagle znajdują się wszystkie zaginione gumki? To nie ma sensu, bo nie jestem w stanie sobie ściągnąć tych drabinek, więc mam pomysł. Grażynę mam! Grażynę! Grażyna będzie sprzątać. Grażyna, masz. To idę się napić kawy. Alitosa piję trzeci dzień kawę z przeterminowanym mlekiem, bo nie mam kiedy iść do sklepu. Myślicie, że będę miała sraczkę? A tymczasem ja sobie tutaj tak posiedzę i poodpoczywam. O, tak sprzątać to ja mogę. Wysprzątała, więc nalałam jej wody. I teraz pod łóżkiem mi umyję, bo w sumie jak nie dotarłam tam odkurzaczem, to i mopem nie dojadę. Wymieniłam poduszki na świąteczne. Ja sobie otworzyłam kalendarz, zrobiłam sobie herbatkę świąteczną. Siadam do zamawiania girland, chociaż już jest, kurczę, powiem Wam, że późno, bo już jest późno, nie późno, 10 grudnia. Ja chcę sobie całe okno tutaj okalać tymi girlandami na światełkach. Do tego nałożyć taką girlandę na kominek i na okap, albo pod telewizor, jeszcze zobaczę. I upatrzyłam sobie girlandy na Allegro, więc zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Mam taką stronę, którą znalazłam, już ją testowałam wcześniej i jest to super sprawa, ponieważ za zakupy jakiekolwiek robicie, czy to na Allegro, czy na jakimś innej stronie, nie wiem, z butami, z czymkolwiek, dostajecie zwrot kasy za zakupy. Wtyczka, która pozwala nam na zwrot gotówki, nazywa się Leti Shops. Dobra, tutaj w Chromie instalujemy sobie wtyczkę, też Leti Shops. Ja już mam ją zainstalowaną i to wygląda tutaj taka mała aplikacja, taka mała literka przy pasku. Ja już mam założone konto i mamy tutaj całą masę sklepów, które są kompatybilne z tą stroną, z tą wtyczką. Między innymi jest tu AliExpress, jest Allegro. Im większe robicie zakupy, tym większy dostajecie zwrot i jest on w wysokości tutaj procentów, które są pokazane. I musimy sobie przejść tutaj w ten sposób do sklepu, po czym mamy taką informację. O, wyświetliła nam się wtyczka, że zwrot gotówki został aktywowany. Ważne jest to, że na przykład jak wchodzimy na AliExpress, tutaj mamy jakieś światełka i mamy jakieś ceny. I zobaczcie, teraz tutaj na górze, ja sobie przybliżę, bo to jest ważne, tutaj na górze wyświetla nam się takie coś. Jak sobie to klikniemy, to mamy ocenę sprzedawcy i to właśnie działa w ten sposób na AliExpress tutaj. Sprzedawca jest zaufany, ma wiele pozytywnych recenzji, doświadczony sprzedawca, pracuje od ponad 4 lat. Wiecie, mamy takie informacje, a wiem, że dużo z Was boi się kupować na AliExpress, więc ta wtyczka nam to po prostu ułatwia, bo już nam tłumaczy te wszystkie informacje, które są na AliExpress, no jakby nie było po angielsku. I teraz mamy porównywarkę cen. I zobaczcie, że pokazuje nam, że jest wzrost cen, bo na przykład przed świętami kosztowało to 8,79, a teraz kosztuje 9,69, czyli mamy jakieś 90, około dolara wzrostu na cenie. Nie wiem, czy wy się tak nadziałyście, ja miałam kilkakrotnie taką sytuację, że kupiłam, tak się cieszyłam, przyszło mi do domu, otwarłam i taka byłam super, a potem mój mąż powiedział, ile ty za to zapłaciłaś? Ja mówię, no promocja była, tam szczelam, żeby było ten, miałam zapłacić 100, a zapłaciłam tylko 50, no nie? A mój Krzysiek mówi, ale to normalnie kosztuje 50, no nie? No, więc nie dajmy się oszukiwać. Dobra, ja wszystko mam już ogarnięte, tak jakbym chciała. Czekam aż przyjdzie i na kanale głównym będziemy przystrajać tutaj wszystko, więc pokażę wam, jak to ogarniemy i zrobimy. A tymczasem ja idę się trochę ogarnąć, tak mi coś szczeliło w kręgosłupie, jak podnosiłam ten materac, że kurde, ledwo siedzę. Ale tak zawsze jest, jak ci nic nie boli, to szalejesz jak głupek, a potem nagle jak ci zaczyna boleć, to stwierdza, że jednakże jesteś jebnięty. No, ale nic, no to takie są baby, nie? No, niezniszczalne, niezniszczalne jednym słowem. Dobra, ja biorę herbatkę, idę ogarnąć resztę salonu, pranie, sprzątanie, cuda na kiju i zabieram was na takie małe zakupki, mały shopping. No, my jedziemy na zakupy, także życzcie nam powodzenia. A few moments later. Nie wiem, jak długo z nią chodzę. Nie, ty to chyba... Nie, z Pepco. Jesus, weź mi ją. W domu. Nie widać go w ogóle. Ty takiego, może kochanie, jechać, to się gdzie pojawiał. Zróbmy sobie takiego renifera. Ale go nie widać, to ja, mamy go, kochanie, tylko nie widziałaś go. Zarąbczasty. Nie pozwoliłeś mi ostatnio kupić tych poszewek z Pepco, to teraz jedziemy specjalnie po poszewki i pewnie ich nie będzie, bo w jednym Pepco już ale ich, kochanie, nie było. To nie chodzicie tu przy... na takiego komarka. Za dzieciaka byłabym najszczęśliwszą osobą na świecie, gdybym coś takiego dostała. Toksyczna planeta. Czemu dopiero teraz te zabawki zaczęli wypuszczać? Powiedz mi. Dalej mu się nie zamyka kaptur. Ale i tak się mu nie zamyka ten kapturek, żeby miał zamknięty. Ten ma. Zamyka się. Jesus! Boże, zaszczepię naszemu dziecku zachwyt do Toy Story i nakupię mu tych zabawek, będziemy się razem bawić. Ona wygląda, no to jest 16:1 po prostu. Patrzcie, co mamy. Jumanji. Jumanji, kochanie. Wrócimy po ciebie. Dup, dup, dup. Teraz będziemy cały czas Jumanji słyszeć, kochanie. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę. Dopóki do... za mną chodzi robić dup, dup, dup. No, my wracamy już po zakupach do domu. Marta wpadła w szał świątecznych dekoracji. Marta wkładała do koszyka, Krzysiu wyciągał z koszyka, przekładał innym ludziom do koszyka. No, Marta rozebrała choinkę w Auchanie, sorry, że nas nie widać, ale jest dość ciemno. Trochę sobie tutaj oświetlę. Rozebrałam choinkę w Auchanie, bo były tam takie dyndzle, które mi się podobały, a były ostatnie i chciałam mieć parzyście. Więc pojedziemy jeszcze raz do Auchana, żebym jak uzupełniał zapas dyndzli, które potrzebuję. Pokażę wam. Dziękujemy wam bardzo, fajnie, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że vlog wam się podobał i do zobaczyska w kolejnym. Pa!